Pożęci niedolnym świętowali. Wczoraj na boisku przy publicznej szkole podstawowej odbył się już po raz trzeci piknik rodzinny. Było wesoło, rodzinnie i sportowo. Była to okazja też szczególna, gdyż placówka w tym roku obchodzi 125-lecie powstania. Wczorajsza impreza odbywała się pod znakiem jubileuszu. Tak się złożyło, że w tym roku publiczna szkoła podstawowa w Pożęcie Niedolnym świętuje jubileusz 125-lecia powstania. Jest to, myślę, bardzo piękna data, aby uczcić tą okoliczność. Z tej okazji została wydana monografia naszej szkoły, w której spisaliśmy dzieje i ta monografia dzisiaj została gościom wręczona. Tutaj też warto zaznaczyć, że no w tym roku szkoła świętuje jubileusz 125-lecia istnienia, więc na pewno ten piknik ma taki charakter wyjątkowy. Zresztą mottem przewodnim tego pikniku jest 125-lecie szkoły, chociaż oficjalnie będziemy świętować w miesiącu wrześniu, gdzie pewnie oddane zostanie do użytku przy szkole w Bożencinie Dolnym nowe boisko sportowe z poliuretanu. Uczniowie szkoły w ramach jubileuszu przygotowali dla wszystkich gości pokazy i występy artystyczne. Był plener malarski i występ bożenckich słowików. Dzieci również występując, pierwsza część były to występy artystyczne uczniów i dzieci zespołu szkolno-przedszkolnego w Bożencinie Dolnym. I również przewijała się tematyka jubileuszu, bo myślę, że to jest bardzo ważne, aby uczcić ten jubileusz. Mieliśmy tutaj prezentację klas poszczególnych, była taki występ prowadzający, gdzie tańczyli poloneza. No tutaj jest plener malarski, działa, są różne rzeczy do kupienia, dla dzieci jest jeżdżalnia i inne zabawy. Zajmowaliśmy się różnymi atrakcjami, tutaj uczestniczyliśmy w prezentacjach. Integracja całej społeczności lokalnej była hasłem wczorajszego pikniku rodzinnego. Zdaniem uczestników i organizatorów takie imprezy są potrzebne w gminie Bożencin, gdzie ludzie mogą spotkać się i po prostu pobyć ze sobą i porozmawiać. I integruje rodzinę, dzieci są razem z rodzicami i rodzice włączają się w zabawę razem z dziećmi, a także i życie sąsiedzkie i towarzyskie na pewno tutaj dużo zyskuje. Takie właśnie imprezy się cieszą tutaj popularnością. Jest bardzo takie integrujące, nawet dla nas jako dzieci to się tak integrujemy, mamy różne zabawy i możemy jakoś w nich uczestniczyć. No i takie miłe spotkanie. Bardzo jest właśnie fajnie, że szkoła robi się różniejsza, no oczywiście tak, no po prostu miły dzień. Jest zapotrzebowanie na taką akurat imprezy, na piknik dla całych rodzin, bo widzę, że rodziny czekają, aby przyjść, aby się zabawić, aby wspólnie spędzić czas. Tak, integracja, zresztą można powiedzieć, że w każdej miejscowości organizowane są tego rodzaju pikniki. Wykorzystujemy dobry czas, sezon wiosenno-letni do tego, aby tworzyć warunki dla mieszkańców spotykania się właśnie w tej formie plenerowej i to nie tylko te największe imprezy znane już w całym regionie, ale właśnie takie pikniki jak ten. Na zakończenie pikniku odbyły się różne sportowe rozgrywki, a zwieńczeniem imprezy był mecz o Puchar Wójta gminy Bożencin, w którym na boisku w szranki stanęły dwie nietypowe reprezentacje. Dzieci kontra ojcowie. Patrycja Kumorek, Tarnowska TV.